Śpiewamy je wspólnie w kościołach, na koncertach i przy wigilijnych stołach. Bez względu na to, gdzie i z kim kolędy są śpiewane, nie są tylko radosnymi pieśniami bożonarodzeniowymi, mają bowiem fantastyczną moc łączenia ludzi na całym świecie. Aby jeszcze odrobinę podtrzymać świąteczny nastrój, Centrum Kultury w Ostródzie zorganizowało jeszcze jedno kolędowe spotkanie. Śpiewając kolędy, to już w ogóle czuję się po prostu jak w niebie, ponieważ myślę, że to są takie szczególne, nazwę to piosenki i utwory, które łączą ludzi i pokazują, że jednak każdy może śpiewać. Śpiewać może każdy, tym bardziej kolędy. Kolędowe spotkanie w Ostródzkim Centrum Kultury miało wymiar międzypokoleniowy i w jego trakcie występowały całe rodziny, które miały dowolność w wyborze utworów, dzięki czemu mogli wykonać te kolędy, które są szczególnie im bliskie. Bardzo lubię sama tą kolędę. Zaśpiewałam ją dlatego, że jest bliska memu sercu, że tak powiem. Jest to wolna kolęda i takie akurat lubię śpiewać. Łączy w sobie taką radość, ale zarazem mówi o tych nieobecnych i o przygotowaniach, że tak powiem, do świąt. W repertuarze spotkania można więc było usłyszeć i oczywiście zaśpiewać najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, które towarzyszą nam od kiedy tylko sięgamy pamięcią. Myślę, że taką ulubioną moją kolędą jest Wśród nocnej ciszy. Jest to pieśń, która mówi o radości właśnie świąt Bożego Narodzenia. Jest dobrze znana, jest to tradycyjna kolęda, także wszyscy umiemy treść tej kolędy i wszyscy chętnie ją śpiewamy przy stole wigilijnym. Zamkowe kolędowanie było międzypokoleniowe, więc obok tradycyjnych kolęd nie mogło zabraknąć współczesnych bożonarodzeniowych pieśni, jak kolęda dla wędrowca lub Mario, czy już wiesz. Opowiada tak naprawdę o tym, jak wielki jest Pan Jezus i jaką ma moc uzdrawiania ludzi i wszystkiego wokół. Śpiewane kolędy nie tylko pozwalają nam się cieszyć, ale także skłaniają do refleksji i jednocześnie przynoszą nadzieję. Kolęda dla nieobecnych mówi o tym, że każdy człowiek, który był w naszej rodzinie, a odszedł, po prostu go nie ma, ale tak duchowo jest z nami. I każdy wtedy odczuwa smutek, ale jednocześnie czuje się z nim, tak z tą osobą, że ona jest z nami. Bez względu na wiek czy zdolności wokalne, każdy mógł wziąć udział w zorganizowanym przez Ostródzkie Centrum Kultury kolędowaniu, które nie tylko zbliża do siebie, ale też zaciera między nami wszelkie granice.